Rozpoczynamy kurs R. W tym kursie będę używał środowiska RStudio. Instrukcje instalacji tego środowiska, a także przygotowania go do tego, żeby można było używać notebooków, których będę używał w trakcie kursu, są na stronie podanej na ekranie. Jak powiedziałem, będę używał notebooków, które są wygodne, ponieważ możemy zachować swoją pracę i przywołać ją następnym razem, więc nie będzie trzeba powtarzać poleceń, które były w filmie wcześniej. I w notebooku obszary, które są interpretowane jako fragmenty kodu języka R, znajdują się w tak zwanych chunkach, kawałkach. Te kawałki oznaczane są apostrofami, trzema apostrofami i literą R w nawiasach klamrowych. Taki kawałek własny możemy utworzyć, korzystając ze skrótu Ctrl-Alt-I. Ten chunk, kawałek, możemy nazwać. Dzięki temu, gdy będziemy zwijać ten fragment kodu, ta nazwa pozostanie i możemy łatwiej odnaleźć odpowiedni fragment. Skrypt może się składać oczywiście z wielu takich kawałków. Takie kawałki nie oznaczają separacji zmiennych. Zmienne, które zadeklaruję w jednym z tych kawałków, widoczne są także w innych kawałkach. Zacznijmy od podstawowych rzeczy. Załóżmy, że chcemy napisać Hello World. Jeżeli chcemy wykonać tą instrukcję Hello World, widzieliśmy, że u góry pojawił się podpowiedź co do składni, naciskamy Ctrl Enter. To spowoduje wykonanie print Hello World i pojawi się napis Hello World. Do zaznaczenia, że fragment kodu jest łańcuchem, możemy używać cudzysłowów podwójnych, ale równie dobrze możemy używać cudzysłowów pojedynczych. Nie ma rozróżnienia, które znamy na przykład z C, czy C++, czy C Sharp, że pojedyncze cudzysłowy oznaczają pojedyncze litery, a podwójne cudzysłowy oznaczają pełne łańcuchy. W języku R te dwa sposoby oznaczenia łańcuchów są równoznaczne. Jeżeli chcemy użyć łańcucha ze znakiem końca linii, to wpisujemy tak zwane sekwencje ucieczki, jakie znamy z innych języków. I po wykonaniu nic nie zobaczymy. Natomiast jeżeli byśmy użyli cat, to cat w odróżnieniu od print działa na typach prostych. Print będziemy mogli zastosować także do macierzy czy innych typów, które są dostępne w R. Natomiast cat możemy zastosować dla łańcuchów, dla na przykład łańcuchów i liczb. Za to cat interpretuje znaki, sekwencje ucieczki, czyli znak końca linii. Jeżeli chcemy więcej się dowiedzieć o funkcji print albo funkcji cat, możemy napisać help print. To wyświetli w oknie pomocy informacje czy dokumentację metody print. To samo możemy uzyskać, pisząc znak zapytania print. Żeby być pewnym, że to zadziałało, zrobimy znak zapytania cat. Za każdym razem naciskam Ctrl Enter, żeby wykonać tą konkretną operację. Jeżeli nie chcę mieć całej informacji o funkcji, tylko chcę wiedzieć, w jaki sposób ją wywoływać, mogę użyć funkcji argsprint. Ta funkcja wyświetla argumenty tej funkcji i zwracaną wartość. R jest językiem programowania. To znaczy, że posiada zmienne, a więc nazwane fragmenty pamięci, że posiada funkcje i że posiada instrukcje sterujące. To znaczy instrukcję warunkową jeżeli if i pętle. Mamy do dyspozycji trzy rodzaje pętli: for, while i repeat. Zacznijmy od zmiennych. Używając zmiennych nie musimy ich deklarować, nie możemy ich deklarować, nie możemy określać ich typu. Ten typ jest efektem tego, co przypiszemy do funkcji. A więc zmienna 1, jeżeli przypiszemy do niej liczbę 1, z przyrostkiem L, to taki obiekt w języku R nazywamy obiektem nazwanym, ale tak naprawdę wzorując się na innych językach, to jest po prostu zmienna. Jeżeli wykonamy to polecenie, to do zmiennej zostanie przypisana wartość 1. Ta wartość jest widoczna tutaj w oknie values.
environment, czyli w środowisko. I możemy wyświetlić tą wartość, albo pisząc jej nazwę, albo używając funkcji print zmienna 1. Efekt będzie podobny. Możemy też utworzyć drugą zmienną, zmienna 2. Proszę zwrócić uwagę na operator, jakiego używam do przypisania. To jest cecha charakterystyczna dla R. To jest strzałka skierowana w lewą stronę. To jest również liczba, jak widać. Natomiast nie ma tego przyrostka L. No i sprawdźmy, jakie są typy tych zmiennych. Type of zmienna 1. Mogę użyć średnika, jeżeli w tej samej linii chcę pisać kolejne instrukcje. Widzimy, że to jest liczba typu integer, czyli liczba całkowita. Jest zmienną typu numerycznego. Sprawdźmy drugą zmienną. To też jest zmienna typu numerycznego, ale jest double. Czyli pierwsza zmienna jest typu całkowitego, a druga zmienna jest typu rzeczywistego podwójnej precyzji. Zadeklarujmy jeszcze jedną zmienną. Możemy ją zobaczyć tutaj, po tym jak nacisnę Ctrl Enter, czyli wykonałem to polecenie. To samo polecenie możemy wstawić w nawiasy. To spowoduje, że ta zmienna nie tylko zostanie utworzona, czyli nie tylko zapisane będzie do zmiennej 3 wartość 1, ale również te nawiasy wymuszają wydruk na konsoli. Oczywiście to samo mógłbym uzyskać pisząc zmienna 3 albo po prostu zmienna 3. Po tym oczywiście, jak już ją zadeklarowałem. Ja mogę nieco więcej informacji, ja mogę oczywiście też wyświetlić informacje o tym, jakiego u nas typu. Zmienna 3. Mode. Tutaj oczywiście może być spacja, jeżeli robimy zmienna 3. Zapomniałem A. Jak widzimy, 1 to jest nadal zmienna typu rzeczywistego. Inaczej niż w innych językach z grupy C, C++, C Sharp i Java. Jedynka nie jest typu całkowitego. Taka jedynka bez żadnego sufiksu, ani bez przecinka, nie jest typu całkowitego, jest liczbą rzeczywistą. Żeby uzyskać liczbę całkowitą, muszę specjalnie oznaczyć literał, którego używam do inicjacji zmiennej. Nieco więcej informacji mogę uzyskać w przypadku szczególnie bardziej złożonych typów, używając funkcji str. Str od structure, a nie od string. Czyli struktura tej zmiennej 3 na przykład. Uzyskujemy informację, że to jest typ numeryczny o wartości 1. Często w trakcie programowania próbujemy różnych rozwiązań i ten fragment kodu, którego akurat nie używamy, umieszczamy w komentarzach. Do komentowania, nie wiem, czy jest takie polskie słowo, ale powszechnie się go używa w środowisku programistów, a więc do komentowania linii używamy skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-C. Proszę zauważyć, że komentarz, linia, która jest komentarzem, rozpoczyna się od hasza. I Ctrl-Shift-C usuwa komentarz. Możemy oczywiście również sami to zrobić, ale w przypadku, gdy takich linii jest więcej, użycie Ctrl-Shift-C jest wygodne. Innym wygodnym skrótem klawiszowym jest skrót Ctrl-Shift-Enter. Pamiętamy, że Ctrl-Enter uruchamia jedną linię, natomiast Ctrl-Shift-Enter uruchamia cały chunk, cały ten fragment kodu, cały ten kawałek. Jeżeli mamy zaznaczony jakiś fragment, to Ctrl-Enter uruchomi te polecenia, które są zaznaczone. I ostatni skrót klawiszowy. Jeżeli używamy jakiejś funkcji, Ctrl-Spacja podpowiada nam argumenty, jakich możemy użyć, a Ctrl-Spacja użyty w innych miejscach pomaga dokończyć wpisywaną nazwę funkcji albo nazwę zmiennej.